Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Szymon Malinowski, który jest fizykiem malowującym w chmurach, bo zajmuje się fizyką atmosfery. Co, co to w ogóle jest fizyka atmosfery? Dzień dobry. No, fizyka atmosfery to jest nauka o świecie, który jest ulotny i który nas otacza, o którym czasem zapominamy, bo mówimy nic, prawda? Powietrze to jest nic. Natomiast to jest nauka o związkach przyczynowo-skutkowych, bo w ogóle fizyka. To jest nauka o związkach przyczynowo-skutkowych, ale tych, które dotyczą tego konkretnego środowiska, tak. Ja zajmuję się chmurami, jest jeszcze bardziej ulotnym obiektem, i czasami nawet latam samolotem przez te chmury i mierzę tam temperaturę co milimetr albo co, co milimetr, metr, tak. Wow. Ja inni koledzy mierzą poszczególne kropelki. Mówię ja, ale to tak naprawdę dotyczy całego dużego zespołu. Współpracowników, przyjaciół. W tej chwili kolega inżynier i dwóch doktorantów wybierają się na subtropikalny Atlantyk, mierzyć właśnie te fluktuacje temperatury. W chmurach takich, które tam się zdarzają, deszczowych, tak. To rozumiem, że jak ktoś bardzo nie lubi podróżować, nie cierpi latać samolotem, to absolutnie się nie powinien zajmować Twoją dyscypliną. Znaczy, można, że tak powiem, zajmować się fizyką atmosfery zdalnie, bo można po pierwsze zajmować się przetwarzaniem obrazów satelitarnych. Można w ogóle zajmować się pomiarami zdalnymi, czyli takimi pomiarami, które robi się przy pomocy lidarów i radarów. Można też zajmować się obliczeniową fizyką atmosfery, czyli modelowaniem numerycznym pogody, klimatu i różnych zjawisk, które tam Aha, zachodzą. Tak, czyli przewidywanie pogody, to jest też to, co ty. Tak, trak, tak, tak oczywiście. to. to jak, 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 jak człowiek nauczy się związków przyczynowo-skutkowych i tych, Praw natury, które nimi rządzą, zapisanych w postaci właśnie ścisłej, to jest, to jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy coś obliczyć na komputerze, to musimy to zrobić porządnie. To nie jest, wydaje mi się, że tam będzie coś, prawda? Fizyka chmur to także nie jest nazywanie chmur. Hmm. Niektórym się zdaje, że jak człowiek się zna na chmurach, wystarczy, że potrafi nazwać jakąś chmurę. Nie, nie, nie. To Te chmury są bardzo różne. Jedne są skropelek, drugie z kryształków. Ja, ja to widzę, ale mało kto jest to w stanie zauważyć. Jest awokimity. Ja pamiętam, w mieliśmy nazywanie chmur rzeczywiście, no ale to nawet nie to było lekcji geografii nie, na lekcji fizyki. No, no właśnie, bo, bo geografia to jest nauką opisową, prawda? Która, która jest potrzebna po to, żeby. Coś tam opisać, ale żeby zrozumieć, jak to działa, geografia nie wystarcza. To czemu to jest ważne? No, to jest w tej chwili jakby krytyczna sprawa dla nas, żeby zrozumieć wszystkie najważniejsze konsekwencje zmiany klimatu. Fizyka chmur to jest i opadów. To jest też dostarczanie wody, mamy suszę, prawda? Chcemy zrozumieć, dlaczego tej wody jest mniej, dlaczego ona inaczej pada, inaczej jest dostarczana roślinom nam w zmieniającym się klimacie. Chcemy zrozumieć te wszystkie procesy, które w tej chwili zaczynają nam bardzo poważnie zagrażać, i do tego są potrzebne właśnie te związki przyczynowo-skutkowe. Modelowanie numeryczne ma tę zaletę, że jeżeli rozwiązujemy równania, w których niewiadomą jest czas, i mamy tam ściśle opisane związki przyczynowo-skutkowe, to startując z jakiegoś warunku początkowego albo przyjmując jakieś założenia o stanie atmosfery w przyszłości, możemy obliczyć, jakie to będzie miało skutki dla nas na Ziemi. Bardzo niepokojące informacje płyną ze świata nauki w ostatnich latach. No między innymi mówiące o tym, że coś, co przewidywaliśmy, że zajmie wolniej, zajmuje szybciej. Roztapienie się lodowców, no przy wzrost temperatur, czy faktycznie powinniśmy się niepokoić tym? Tak, tak. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Ja powiedziałbym, że jedna z najpoważniejszych, która, która, która stoi, stoi przed nami, to oczywiście. Jest tak, że my jesteśmy znowu, fizyka pomaga. Fizyka pomaga zrozumieć nie tylko związki w atmosferze, ale związki między różnymi elementami systemu ziemskiego, klimatycznego, bo proszę Państwa, powiem teraz może coś niepopularnego i trochę, i trochę dziwnego: fizyka, a w każdym momencie, w momencie, kiedy próbujemy zrozumieć te związki, to jest jak księgowość. My musimy zrobić bilansy, na przykład bilans węgla. Prawda? Ile tego węgla wydychamy, rośliny wydychają, przetwarzają, ile je, go się gromadzi w glebie, ile go się gromadzi w wiecznej zmarzlinie, ile jest wydzielane i tak dalej, po to, żeby zrozumieć obieg węgla w przyrodzie. Musimy zrobić bilans wody właśnie, o tym, jak woda paruje z oceanów, jak jest przenoszona w powietrzu, nad lądy, kiedy się może skroplić, wypaść, być, 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 być dostarczona. To, co jest pięknego w fizyce, a czego nie ma w księgowości, to w fizyce obowiązują zasady zachowania. Czyli my mamy podstawy do robienia tych bilansów dosyć dokładnie. Nie ma prawa zachowania pieniądza, proszę państwa. Natomiast jest prawo zachowania pędu, prawo zachowania energii i różnego rodzaju prawa zachowania poszczególnych substancji. Jeżeli weźmiemy oczywiście uwzględnimy to, że na granicach one mogą być przetwarzane, to pozwala nam naprawdę inaczej spojrzeć na, 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 na świat. Hmm. No, widzę, że obaj przyjechaliśmy rowerami. Jak rozumiem, ja jeżdżę cały rok rowerem, Ty jak rozumiem też. Tak, tak, tak. Ja, ja bardzo dużo jeżdżę rowerem i lubię to. Ale to właśnie dla przyjemności czy dla klimatu? Znaczy jedno i drugie to nie musi być sprzeczne, prawda? To nie są, to nie są rzeczy w opozycji do siebie. Tak więc i dla klimatu i dla przyjemności nie stoję w korkach yy, czuję się swobodnie po prostu to powiedz mi jeszcze taką rzecz bo próbujemy troszkę do osób które się dopiero interesują swoimi wyborami studiów yy, rozważają próbują się do czegoś przymierzyć. dla kogo to raczej nie jest studiowanie fizyki atmosfery? kto się nie powinien raczej tym zajmować czy znaczy na pewno osoby które mają problemy z matematyką ja powiedziałbym tak, nie trzeba być dobrym fizykiem w szkole, żeby pójść i studiować fizykę z dużym skutkiem. Natomiast, jak się ma duże zaległości z matematyki, to jest dużo, dużo trudniej. Więc my, nawet u siebie na Wydziale. Dla osób, które nie, nie zdawały matury z fizyki nie mamy karnych punktów, prawda? Jak dobrze zdały maturę z matematyki, to my chętnie ich przyjmujemy, bo, bo wierzymy, że potrafimy nauczyć fizyki, ale potrzebna jest ta podstawa, ta podstawa do zrozumienia równań, do napisania równań, do zrobienia tych, tych bilansów, sprawność matematyczna jest do tego potrzebna. Co ciekawe, fizycy bardzo dużo piszą. Hmm. Więc to nie jest tak, że można sobie pozwolić na bycie dobrym fizykiem, nie potrafiąc dobrze komunikować się z innymi. Tak? Dobra, czy już nie. zapisałem, z fizyki, nieważne czy ktoś coś umie, czy nie, w liceum, ale musi mieć do piątki z języka polskiego. Znaczy, do... Może nie, nieważne, ale to nie jest, nie, jest krytyczne. nie jest krytyczne. Oczywiście lepiej jak umie, jak, jak się wcześniej z czymś zapoznał, ale to nie jest krytyczne. Natomiast jak ma, jak ma matematykę, powiedzmy, na, na solidną czwórkę. I, i, i czuję, że mu to nie sprawia specjalnego problemu. I jak potrafi mówić po polsku i po angielsku w miarę składnie i sklecić parę, parę zdań w miarę składnie, to nie muszą być wielkie wypracowania z opisem, co poeta miał na myśli, prawda? Bo, bo my nie w ten sposób pracujemy. Ale to są, to są jakby te, te najważniejsze elementy. No dobra, powiedzmy, że ktoś się wybrał, poszedł po studiowo. Co po tym można robić? No, ja mam w zasadzie kolegów wszędzie kolegów wszędzie, bo jak człowiek nauczy się rozumować właśnie w kategorii przyczyna-skutek, i próbować to wyodrębnić z szumu różnego rodzaju oddziaływań z zewnątrz, to on może pracować wszędzie. Nawet w tych finansach. Mam, mam, mam kolegów fizyków, teoretyków, którzy bardzo dobrze sprawdzają się w finansach, ale fizyka, astronomia, geologia, wszelkiego rodzaju nauki przyrodnicze, biofizyka. Koledzy badają interfejs mózgiem, komputer na przykład, prawda? To trochę bli, bli, bli bliżej Twoich, że tak powiem, specjalności. Oczywiście to jest tak, że, że w takich zespołach potrzebni są ludzie o różnych doświadczeniach i różnych predyspozycjach. Ja nie chcę powiedzieć, że fizyk może prosto po studiach być i poprowadzić jakąś pracownię neuroinformatyczną. To tak, to tak nie jest. Natomiast on może być ważnym członkiem zespołu, a po jakimś czasie też być wiodącym specjalistą w dziedzinie. A w takich codziennych rzeczach, no to cała inżynieria mnóstwo spraw związanych z właśnie bardziej zaawansowanymi obliczeniami numerycznymi niekoniecznie pro, programowaniem programu sprzedaży, aczkolwiek to też może być ale potrzebujemy właśnie bardzo wielu metod obliczeniowych w sytuacji, kiedy próbujemy coś przewidzieć. Aerodynamika, hydrodynamika, no mnóstwo, mnóstwo różnych zjawisk związanych z tym, co jest u nas. No nie mówię o takich rzeczach prostych jak komputery kwantowe, fizyka ciała stałego I oczywiście to, co jest tam taką najważniejszą, najważniejszą częścią i jak fizyka jest najczęściej postrzegana z zewnątrz. No ale to jest, to jest oczywiste, prawda? Dobra, ale to wymienić głównie prace badawcze, a i tu spójrzmy na jakąś taką wartość najczęstszą. Co, jaki najczęściej zawód wykonują ludzie, którzy kończą ten kierunek? Najczęściej oni pracują w różnego rodzaju korporacjach jako analitycy. Czyli jest to de facto przygotowanie? To jest właśnie de facto do przygotowanie do bardzo ścisłego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie przesłanek, tylko właśnie to wyciąganie wniosków potrafią ze względu na przygotowanie robić w sposób bardziej precyzyjny niż inni. To z tego wniosek byłby taki, że prawdopodobnie mogą przyzwoicie zarabiać, czy nie? Jak to jest z zarobkami? No, tak, tak, tak. To są to... Pod, pod może praca naukowa nie jest specjalnie dobrze płatna, natomiast daje dużo satysfakcji. Natomiast jeśli ktoś chce, że tak powiem, postawić na tą część finansową, to ja mam kilku kolegów dyrektorów banków po fizyce i to nie tylko w Polsce, tak. Okej, okay, czyli jest oczywiście dużo spektrum tego tego co można po tym robić. Moje pytanie jest wobec tego takie, czego się ludzie Raczej nie spodziewają, wybierając się na studia, a co ich prawdopodobnie zaskoczy, kiedy już na te studia pójdą? Bardzo dużo zajęć indywidualnych. Także na pracowniach. To, to ile jest osób na roku typowo? No u nas w tej chwili w Warszawie mamy, mamy, mamy około dwustu kilkudziesięciu osób na pierwszym roku. To potem sporo. Je tak, Je tak, jest tak. Możliwości. Jest kilka różnych kierunków. Tak, tak, bo, bo, bo w pracownie, bo już grupy, że tak powiem, ćwiczeniowe są stosunkowo niewielkie. To jest podzielone na kilka kierunków. Fizyka indywidualna, więc, więc, więc jest same, same wykłady to nie są dla, dla 300 osób czy, czy 200, tylko, tylko są dla, dla, dla kilkudziesięciu. Grupy ćwiczeniowe są mniejsze i już po pół roku mamy indywidualne praktycznie zajęcia na pracowniach różnego rodzaju, gdzie studenci sami robią ćwiczenia we współpracy z innymi. Mamy od początku sytuację, kiedy można włączyć się w grupy badawcze. Wow. Także także, także także, jak ktoś chce przyjść i zobaczyć, zapraszam. Co, że ktoś czy z liceum, osoba może przyjść zobaczyć, co się dzieje? Ja no, w, tej chwili, w tej chwili mieliśmy, w tej chwili mieliśmy Właśnie się skończyło właśnie zajęcia letnią szkołę fizyki tak zwana dla, dla ludzi z liceum, którzy, którzy mogą przyjść zobaczyć. No i mnóstwo młodych ludzi chodziło u nas po budynku i, i, zaglądało, i zaglądało w różne miejsca. Najbliższa taka okazja, żeby, żeby trochę z nami po, pogadać, to jest festiwal nauki pod koniec września gdzie będziemy też mieli otwarte pracownie, można to przyjść, zobaczyć, dotknąć, zapytać. Super. To Przynajmniej w Warszawie, a wiem, że koledzy na fizyce, na innych uczelniach w Polsce mają bardzo, bardzo podobne programy, starają się blisko, blisko otworzyć, bo wiemy, że że fizyka nie jest popularna w szkole. I... Dobrze, że o tym mówisz, bo to jakby tego rodzaju okazja w życiu mi nie przyszła do głowy, ale to zapraszamy. Letnia Szkoła Fizyki, tak? I Festiwal Nauki. Tak, tak, tak. I w ogóle, w ogóle proszę, proszę zaglądać u nas Lato z Fizyką, dni otwarte kampusu Ochota, czyli, czyli kampusu w ogóle nauk przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Na, na fizyce mnóstwo różnego rodzaju imprez, dni otwarte wydziału, pikniki naukowe. My jesteśmy, my jesteśmy otwarci można, można przyjść na lekcje, zamówić lekcje ze szkołą, jeździmy. K koledzy mają na przykład gotowe walizeczki, prawda? tak jak kryminolog ma, ma taką walizeczkę z podstawowymi że tak powiem, sprzętami kryminologicznymi, tak samo koledzy mają goto gotową walizeczkę z różnego rodzaju eksperymentami, które po prostu robią w szkole i pokazują Uczniom. Jeszcze taka, można powiedzieć, flagowa inicjatywa: Zapytaj fizyka. Przez internet można zapytać o dowolną rzecz, fizycy odpowiedzą i co dwa tygodnie, co miesiąc odbywają się super, super wykłady z bardzo znanymi osobami albo na bardzo ciekawe. Tematy z tej serii. Super sprawa, to zdecydowanie zapraszamy, ale powiedziałeś jedną rzecz, którą moim zdaniem wymaga troszkę pociągnięcia. Powiedzieli, że fizyka jest teraz niepopularna. Dla, dlaczego tak mogłoby być? No bo wydaje mi się, że, że mamy takie przekonanie, że ona jest nudna. Które wynika może z nie najlepszych programów szkolnych, może z tego, że gdzieś ona jest spychana. Albo przekonanie jest takie, że fizyka jest strasznie trudna i nie warto się za nią, za nią zabierać. Ja, ja powiedziałbym, że ona nie jest trudna, natomiast wymaga pewnej dyscypliny umysłowej. I to, jest, I to jest ta zaleta: jak się zabierzemy za fizykę, to my tej dyscypliny umysłowej nabierzemy trochę. I to nam się przyda wszędzie. Wszędzie. Czy jesteśmy lekarzami, czy jesteśmy biologami, yy, czy jesteśmy księgowymi, czy, 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 czy jesteśmy ekonomistami, to, to, to się przydaje. Stąd tak szeroka możliwość pracy po, po tym kierunku studiów. Coś jest to rzeczy. Wiesz, ja do ja szkoły średniej się dostałem dzięki olimpiadzie z fizyki, a w szkole średniej tak się zniechęciłem i zostałem zanudzony na śmierć, że miałem najgorszą ocenę na świadectwie właśnie z fizyki, bo myślę, że po prostu ten program może był przeładowany, czy niedostosowany, no, albo po prostu ja miałem, nie miałem chemii, z osobą, która mnie tego tak, uczyła. Tak, więc, więc to, się, to, się, to, się, to się zdarza, ale proszę Państwa, nie, nie przejmujmy się tym. Tak jak mówię, jeżeli jesteśmy w miarę dobrze z matematyki i w miarę dobrze się potrafimy komunikować, to znaczy, że mamy te predyspozycje, które możemy rozwinąć, studiując fizykę. I, i, i no i serdecznie zachęcam, zapraszam wszystkich. To pytanie trudne teraz, po sam koniec. Czy możesz się podzielić jakimś swoim rozczarowaniem dla Ciebie związanym z fizyką? Mam takie rozczarowanie, tak? Czasem niektórzy koledzy i niektóre subdyscypliny są zbyt bezspecjalizowani, Bardzo, bardzo wąsko. I to są na tyle ważne działy, że nie czują może kontaktu, potrzeby kontaktu, kontaktu z innymi. I to jest chyba problem nie tylko fizyki, ale w ogóle całej nauki, że my trochę zatraciliśmy, właśnie wchodzimy w takie, w takie strasznie wąskie tematy. I tracimy możliwość syntezy. To nie jest kwestia tylko fizyki, ale fizyce to jest dobrze, dobrze, dobrze widoczne i tak, to jest, to jest pewien problem. Drugi problem jest taki, że czasami fizycy mają się za lepszych od innych, bo potrafią właśnie ściśle rozumować. To nie zawsze jest prawda, bo to nie wystarczy. No Nawet, jak jest prawda, to rzeczywiście to nie zawsze pomaga. Tak. Dobra, to trochę na ludzi, żebyśmy mogli zakończyć. Czy jakąś anegdotę związaną z fizyką albo ze swoim doświadczeniem z tym kierunkiem możesz powiedzieć? No, ja mogę, ja mogę powiedzieć taką, taką anegdotę, że właśnie na pierwszym roku nie nauczyłem się na egzamin z algebry. A to jest dosyć, dosyć poważny był egzamin i nie umiałem pewnych ważnych operacji. No, i przyszło zadanie, gdzie te operacje były wymagane. I ja spojrzałem na to zadanie tam. Nie będę mówił o szczegółach, bo to, bo to, bo to nie o to chodzi. I po prostu zobaczyłem, że można je rozwiązać na palcach, nie znając tych operacji. <śmiech> <śmiech> Czyli u mnie też na palcach też się przydaje. Okay. Tak. Super. Bardzo serdecznie dziękuję moim Państwu gościom, profesor Szymon majnowski